Cześć, jak się macie? Tutaj już oczywiście Damian i idę was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team, ale wysłuchajcie mnie na samym wstępie, tym razem nie żebram o subskrypcję, dwie sprawy. Po pierwsze, jutro 18:45 live na moim Twitchu, na którym to rozpoczniemy przygody w lidze weekendowej. I po drugie, jutro nie będzie filmu z futa na kanale, będzie kompletnie inny materiał związany z grami mobilnymi, więc od razu mówię, żebyście się nastawili. Ma to związek z tym, że dzisiaj jestem w reklamie na głównej stronie YouTube'a i no się sprzedałem, ale było warto. Dobra, nagrody za Division Rivals. Czy ja utrzymałem pierwszą rangę? Nie wiem, mam nadzieję, że tak. Zobaczmy, monety 65 tysięcy, co oznacza, że tak jest, to jest pierwsza ranga. No to bierzemy, tak jak mówiłem, nagrody wymienne, oczywiście. Wolałbym 65 tysięcy monet, choć nie, bo przecież się tutaj trafi jakiegoś kozackiego gracza, więc po co mi te monety, skoro na 100% zarobię więcej z tych nagród. No i punkty do kwalifikacji mistrzostw, to akurat mi się nie przyda. Jednak spokojnie, mimo że mam na koncie 4 tysiące, tak jednak z tymi 4 tysiącami nie skończymy dzisiejszego filmu, bo jak widzicie, brakuje mi 10 punktów do awansu do Ligi Drugiej, za co powinienem otrzymać 30 koła. No musi. Musi się udać dzisiaj ten transfer Frankiego de Jonga. Trafmy jakąś kartę Once to Watch, jeszcze jej nie trafiłem, wydając 33 tysiące FIFA pointsów na Xboxie, więc może tutaj. Road to Glory, zawsze w cenie. Nie mam pojęcia, o czym ja mówię, po prostu chcę zobaczyć tutaj coś dobrego, jest walkout! Czy to będzie? Co to będzie? Anglia, Harry Kane, prawy pomocnik, Jadon Sancho. Nie wiem, ile Sancho kosztuje, ale jest walkout. Najważniejsze jest to, że dostajemy te monety, no mówię. Wiecie, żeby te paczki wyszły na opłacalne, to muszę zarobić 65 tysięcy. Sancho, no tempa nie ma. Ale poczekajcie, bo jeszcze w środku może kryć się Pogba przy dobrych wiatrach. Oczywiście to byłaby przesada, jest Lo Celso, jest też Shaqiri, a Sancho kosztuje... Fajnie. 35 tysięcy, tego potrzebowaliśmy, no dobra. To z tej paczki mam jakieś 40, więc jeszcze 25, a to była tak naprawdę najgorsza paczka, teraz mega, choć nie, uważam, że ta paczka była lepsza od mega paczki, no ale okej. Właściwie chyba zgarnąłem już jackpot, nie ma szans na dwa walkouty, więc niech będą po prostu ekrany, które chyba teraz będą. Tak jest, jest to Bośnia i Hercegowina, więc trafiamy Dzeko, karta oceniona na 84.3, kurde, w zeszłym roku był 84, no dobra, to za dużo za niego nie dostanę raczej. No tak jest, 1500 monet, szczerze sprzedawać nie będę, po prostu go zostawię na później. No i słuchajcie, fajnie, że był Sancho, ale muszę zarobić 20 tysięcy z tej paczki. Zamykam oczy, nie chcę psuć sobie niespodzianki, wy już pewnie wiecie, otworzę za 3, 2, 1, go! Anglia! Jadon Sancho, nie, to nie wiem kto to... Joe Gomez! Tak jest! I właśnie dlatego wziąłem paczki Joe Gomez! Dobra, to nie był walkout, ale to jest karta warta 120 tysięcy. Ojojoj, sorry Alvin, że ci kradnę karty, no ale... To chyba oznacza, że będzie mnie stać na pola Pogba w dzisiejszym odcinku. Nie wierzę, że to się udało. I James Rodriguez, i Ezil. Joe, ile ty teraz kosztujesz? Ludzie cię kupują na Food Champions. 125 tysięcy pewnie, cudownie, tylko... O rany, ale jaja. Dobra, wszystko się nagrało. Oj, Joe, no grać tobą nie będę. Za dużo kosztujesz, chłopie, jestem zadowolony ze swojego środka obrony. Sansonem możemy squixelować, no i w porządku. Dzisiaj zdecydowanie opłaciło się brać paczki za Division Rivals. Och, ten podkręcony drop, nie ma nic lepszego. To poczekajcie, bo ja muszę dokonać... Wiecie co, najpierw zagramy mecz, prawda? Mam nadzieję, że go wygram, tym samym dostanę awans do Ligi Drugiej, otrzymam 30 tysięcy i wtedy sobie policzę, czy będzie mnie stać na Pola Pogbę. Oczywiście, stać mi teraz na luzie na De Jonga, jednak ja mam ochotę pograć Francuzem. Na 99% jest to pożegnanie Freda. No i Fred kontra Fred, Klosterman z Tomorim i ten prawy obrońca, który raczej do najszybszych nie należy, Hwang Hee-chan z Richarlisonem, solidny zespół, ale musimy go pokonać, by otrzymać kasę. Ale fart, naprawdę. Nie wierzę w to. Ponad 150 tysięcy z tych nagród. Kosmos. Zakładam, że za żadne Food Champions przez najbliższe 2 miesiące tyle nie zarobię. Tak będzie. Food Champions już jutro. Muszę zmienić numer Coutinho. Kompletnie o tym zapomniałem, ale humor, humor dobry, powiem wam. Oby tak samo było na jutrzejszym live, gdzie wbiję bilans 10-0. Lecę tym Adamą, by znaleźć... No, tak Rashford, wchodź. No niestety muszę to zrobić w takim stylu. Marcus Rashford, to jest 1-0, ale chociaż nie z voleja. A i tak sobie przypomniałem, że muszę zacząć robić tego Diogo Jotę, to wpuszczę Nevesa za Traorę, żeby szukać tego prostopadłego podania. Wypuszczony Memphis, strzał, no nie wierzę! 2-0, fatalna interwencja Leno. Zabrał mi asystę, zabrał mi przybliżenie się do Diogo Joty. Dziękuję ci, no nie, no myślałem, że Memphis to na spokojnie skończy.
Rozczarowany jestem. Ej, czerwona kartka. A, jednak nie. No dobra, no przecież piłkę chciał na 100%. Neves, Van de Beek po długim. No i znów dobitka, masakra, Memphis 3-0. To będzie czerwona kartka dla mojego przeciwnika chyba, nie wiem za co, za delikatny faul. No jednak rage quit, okej, to był bardzo szybki awans. Cholernie łatwy awans do ligi drugiej, w porządku. Neves niestety żadnej asysty, ale wchodząc na boisko został jednym z najlepszych, bo to dzięki jego podaniom padły dwa gole, taka prawda. Leno trochę mi oczywiście w tym pomógł, no i dobra. 30 tysięcy, może 35, chciałbym 35. Im więcej, tym lepiej. Zobaczmy, co dostanę za awans do ligi drugiej, bo to w tym momencie właśnie się wydarzyło. Wygrana. Dobra, duża różnica w skill ratingu. Nie dostaję jakoś dużo punktów, ale przebijamy się. Uff, dobra. Mamy to. A ile monet? 35 tysięcy. Takiego zastrzyku gotówki potrzebowaliśmy. No dobra, 40 na koncie. Mogę squikselować jeszcze jakieś bezużyteczne karty w razie czego. Ile kosztuje Paul Pogba? Okej, mniej niż 260, 245. Dobra Joe, fajnie było cię trafić, ale mamy tańszych i równie dobrych obrońców, mam nadzieję oczywiście, że równie dobrych. Wystawiam go za 126 tysięcy, bo mówię, tych monet potrzebuję najszybciej jak to możliwe. I co mogę powiedzieć, czas na pożegnanie z Fredem, kupiony za 23 250, 11 asyst, 1 gol, 30 meczów rozegranych, no udało się na nim zarobić, co najważniejsze, on też nam pomógł dostać się wyżej. Tutaj licytują go za 35 tysięcy, w porządku. Musiałem trochę poczekać, ale mamy to. Sancho sprzedany i nadal brakuje mi kilku tysięcy na Paula Pogbę, chyba że ktoś go wystawi właśnie za 233 tysiące. Zobaczmy. Muszę squixelować kilku graczy. O, poczekajcie, ja nie zwróciłem uwagi na to, że Roussillon wpadł. I tu chyba będziemy mieli z 10 tysięcy rany, kompletnie go olałem, a tak jest, to jest moja przepustka do Pogby. Proszę państwa, 238 tysięcy, Paul Pogba trafia do naszego zespołu, potężny transfer, cieszę się, że udało się to zrobić dzisiaj. Kupiony jeszcze ze stylem gry myśliwy, choć nie wiem, czy tego myśliwego będę używał, zobaczymy, bo chciałem dać mu coś, co jeszcze zwiększy podania i wizję, ale zobaczymy, czy będę tego potrzebował. No to co? Debiut w lidze drugiej? W porządku, flashback Witzel, Saint-Maximin, Martial, no nie ma tutaj żadnego słabego punktu, choć szczerze, to jest trener Alexander-Arnold, niestety nie ma jakoś dużo tempa, znaczy dla mnie to dobrze, obym to wykorzystał. Pogba? No cóż, próbujemy wejść. Paul Pogba, to jest słupek! Nie wierzę! To miał być tak piękny gol. Najgorsze jest to, że to wyszło tak łatwo, nie? Że po prostu sobie podbiłem piłkę, rywal nie byłby mi w stanie jej zabrać. No ale dobra, spróbujemy jeszcze raz, choć naprawdę wielka szkoda, że to nie wpadło. Lepszego debiutu nie mógłby sobie wyobrazić. To co, jeszcze raz? Dobra, może asysta. Kurde! Chciał tu znaleźć Adamę. Prawie gol samobójczy. O, znów w bramce Leno. No, no tak, tylko ja teraz schrzaniłem wybiegając z tym Lodim i Lucas Moura, prawa noga, pamiętajmy. Może dośrodkować to, co zrobił, to jest gol. No niestety, bardzo źle się zachowałem lewym obrońcą. Ach. Asysta. Niestety, 0-2. Ale jak coś, to pierwszy mecz z Rashfordem też przegrałem. Po prostu tak to jest, że pierwszego meczu z nową gwiazdą wygrać po prostu się nie da. Pogba, tak, 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 it's in the game, no nie, dobitka, Memphis, nie! Pogba mu usnął piłkę do Markusa, ten podaje, dobra, wracamy do meczu 1-2. Ja wiem, że to podanie Pogby nie było niczym nadzwyczajnym, ale nawet o to chodzi, by na, wiecie, tak małą odległość podać dokładnie. Aha. Okej, czas na drugą połowę, gramy 4-4-2. Quincy Promes na boisku, no to czekam na magię. Magię Rashforda. Ach, to fake... Karny! Chciałem powiedzieć, że fake Ravona jest bardzo przewidywalna. Na szczęście, jak widzimy, Klosterman. Boże, ten herb! Naprawcie to! Jak to okropnie wygląda. Rashford! Ojojoj, perfekcyjnie wykonany rzut karny. Może i rywal wiedział, gdzie strzelam, jednak przez to, że udało się wykorzystać tutaj zielone, precyzyjne wykończenie, wpadło. Jeny, nie wierzę, że to wyszło. Nieźle, nieźle. I teraz Pogba, doskonała wizja, Rashford z pierwszej, Leno niestety obronił. Wycofajmy. Pogba z lewej nogi. Van de Beek mógł trochę lepiej zachować się w tym momencie, tak rzucić się po tą piłkę jak jakiś wściekły pies. A tak to rywal ma możliwość wyprowadzenia kolejnej akcji. Saint-Maximin, och, na was. Na was, no nie.
Już byłem tak dumny z niego, że udało się podać pomiędzy obrońcami. Pogba. Wspaniała piłka. Quincy, oj, wchodził Memphis, udało się. Ale to już było okropne, choć jeszcze. Podanie z pierwszej. Wreszcie, 3-2, tym razem już piłka nie odbiła się od słupka w złą stronę. No i ładnie. Pogba w starym... O! Hej, chwila, co? Lodi, ciśnij. Będzie wrzucał. No, brawo Neto. Memphis, poczekałem i doczekałem się, bo to jest hat-trick Markusa Rashforda w tym spotkaniu, 4-2. No, asysta, której nie powstydziłby się Robert Lewandowski, tak nawiązując do wczorajszego spotkania. Nie wiem, kto kolejkował pauzę, czy ja, czy rywal, nie jest to ważne, ten mecz już wygraliśmy. Kurczę, tak mówiłem, że debiuty drogich graczy źle się kończą, a jednak udało się wygrać. Myślę, że dużo zrobiła tutaj zmiana formacji. Ech, mówiłem, że hat-trick Rashforda, pomyliłem się, przepraszam za to najmocniej. Nie mam pojęcia, no ale nie, no te herby. Najgorsze jest to, że dzisiaj wyszedł patch na peceta i tak sprawdzam, co jest w tym patchu. Nie zostało to naprawione, podobno nie zostało to naprawione, bo EA tam coś napisało, że ten błąd występuje tylko w ekranie przed zagraniem meczu w Squad Battles. No nie chce mi się w to wierzyć, kurde. Okej, rywal miał podobny skill rating. No nie wiem, ta liga pierwsza. Pewnie grałbym lepiej, bardzo możliwe, że grałbym lepiej, ale trochę się boję tego. Co mogę powiedzieć? To jest koniec przygotowywań do ligi weekendowej. Skład jest kompletny. Nie spodziewałem się, że uda się kupić tego Pola Pogbę, ale jednak udało się. Zapomniałem, bo ja myślałem, że jak Frankie de Jong by tutaj był, ale bo Pogba nie ma pełnego zgrania. Co ja zrobiłem? 6 zgrania ma Pogba, kurde. No dobra, to jest znacznie mądrzejsze rozwiązanie. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy. I ważne, że zauważyłem takie połączenie przed ligą weekendową, prawda? Choć wiem, że już na pewno napisaliście komentarze na ten temat. Sorry, przepraszam, zamuliłem. Jeszcze będę myślał nad stylem gry dla Pogby. Jak widzimy, ten boost do wykończenia za bardzo nie pomógł w tym spotkaniu, więc prawdopodobnie zwiększę mu zwinność i podania. No i co mogę powiedzieć? To jest zespół, którym wychodzę na pierwsze Food Champions. Potężna ekipa, która mam nadzieję, że doprowadzi nas do sukcesu. Ja dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia jutro w materiale z grami mobilnymi, no i wieczorem na streamie, na którym to rozpoczniemy pierwszą ligę weekendową. Trzymajcie się, cześć!